Dzień dobry, witajcie w kolejnym teście recenzji, jak zwał, tak zwał, gadżetów. Dzisiaj gadżet wyjątkowy dla wszystkich miłośników albo użytkowników GoPro. Przyniosłem coś, co może ułatwić im życie, a na pewno jestem przekonany o tym, pomóc nagrywać stabilne wideo. Domyślacie się, o czym mowa? No oczywiście, że o gimbalu. O gimbalu, który jest na naszym rynku od dość niedawna. To gimbal chińskiej firmy Feiyutech, model G6. Leży na stole. Tak wygląda. Zobaczcie, jak on jest ładnie zapakowany. Wyobraźcie sobie, że tę walizeczkę, tę torbę dostajemy od razu z tym gimbalem. Ona jest w kartoniku. W środku zapakowany, przygotowany gimbal. Wszystko jest ładnie pozapinane, żeby nam nie wyleciał. Tu mamy taką miękką wyściółkę. Można spokojnie jajka tutaj przenosić. Nie potłuką się. Może bez gimbala. Bo gdyby się jednak stłukły, to on jest co prawda wodoodporny, więc można by było go umyć, ale lepiej nie ryzykować. Z jajkami wiecie jak jest. Przyjrzyjmy się mu bliżej w takiej sytuacji, no bo o to tutaj chodzi. Jedziemy dalej. Specyfikacja krótka, mała, waga 336 gramów bez akumulatora, 3 tryby pracy, dodatkowe funkcje, sterowanie 3 przyciskami, joystickiem i ekran informacyjny. Tak podaje na stronie producent. Akumulator o pojemności 5000 mAh. Ale to nie wszystko. Zobaczcie. Bateria. Bateria jest schowana w tym miejscu. Można to odkręcić i to jest ważna informacja dla wszystkich, ponieważ bateria oprócz tego, że ma bardzo dużą pojemność, to jest wymienialna. A więc jeżeli byście potrzebowali naprawdę pracować z tym gimbalem bardzo długo, czy nie macie gdzie naładować tej baterii, bo jesteście w terenie, no to druga w zapasie wkładacie, naładowana oczywiście musi być i już. Jeżeli chodzi o montaż kamery GoPro, jest prosty. Podejdę tylko do innej kamery, żebyście to mogli jeszcze lepiej zobaczyć. O, mamy, się ustawię odpowiednio, mamy w tym miejscu taką obejmę, prawda? Ona jest zakończona 2 śrubkami. No i teraz co robimy? Wkładamy po prostu tutaj kamerę GoPro. Do jakich kamer GoPro jest przeznaczony ten gimbal? G6 w zasadzie do każdej kamery GoPro, czy do trójki, do czwórki, ale najlepiej tutaj się sprawdza jednak 5 czy 6. Nie z tego względu, że tamte pozostałe się tutaj nie mieszczą, czy coś w tym stylu. Nie, absolutnie nie. Czekajcie, zakręcę tylko. Tylko skoro gimbal jest wodoodporny i G6 jest tylko wodoodporna i G5, przepraszam, GoPro 5 i GoPro 6 też są wodoodporne, no to oznacza, że starych modeli nie ma co tutaj wrzucać, bo nie zmieści się Wam stare GoPro w tej obudowie wodoodpornej. No i kamera już jest zainstalowana. Oczywiście powinniśmy ją wyważyć. Ja już ją wyważyłem wcześniej. Robi się to bardzo prosto. Przesuwa się to pokrętło, dokładnie tu, czekajcie, o, tym się kręci i to się przesuwa. I już, ale że mam już wszystko przygotowane, to pozwolicie, że nie będę tego robił. Odpalamy przyciski, to już Wam mówiłem wcześniej, jest joystick do sterowania, przycisk funkcyjny, przycisk do nagrywania, wyświetlacz. Wyświetlacz jest OLEDowy, to jest bardzo ciekawe. Natomiast z tyłu mamy tak zwany shooter, tym strzelamy, tak można powiedzieć, i suwaczek na prawo i lewo. Wytłumaczę Wam oczywiście, do czego to wszystko służy i do czego jest robione. Tu włączamy, tym przyciskiem funkcyjnym także włączamy, no więc sobie wciśniemy. On się teraz włączył, widzicie, i mamy już informacje. Mamy dość dużo informacji, one są dość istotne, bo mamy informacje, tylko że mały jest ten wyświetlacz, o poziomie naładowania baterii. Zdziwicie się, to urządzenie na jednej baterii potrafi działać do 12 godzin. Ja sobie wezmę tylko teraz szybko telefonik, spróbujemy się sparować. O, połącz, znalazło urządzenie. Aplikacja też jest dość istotna. Próbuję ostrość złapać, przepraszam. Odczyt parametrów i teraz zobaczcie, łączę się oczywiście z moim gimbalem po Bluetoothie. Mamy menu, w aplikacji mamy też joystick. Jeżeli tutaj będziemy sobie coś robić, to teraz Wam pokażę, to kamera będzie się przekręcać. Proszę bardzo. O.
prawo, lewo, góra, dół, nie ma z tym żadnego problemu. O. Mamy ten kabelek, przy pomocy którego bez żadnego problemu naładujemy sobie naszą kamerę GoPro. Jak to zrobić? Tutaj jest naprawdę porządna bateria. Jedną część kabelka, czekajcie, tu wam pokażę, wpinamy w to miejsce. Widzicie? Tutaj. Natomiast drugą po prostu z tej strony do kamery podłączamy i nie ma problemu. 12 godzin potrafi pracować ten gimbal na jednej baterii, a więc spokojnie możecie sobie nagrywać długie filmy. No i co najważniejsze, chyba nie trzeba dokupować kolejnej baterii do GoPro. Na wyświetlaczu skromna ilość informacji, ale to są te najważniejsze, co znaczy, że gimbal jest podłączony po Bluetooth z kamerą, jest także podłączony po Wi-Fi z kamerą. Tryb pracy gimbala, tryb pracy kamery, poziom naładowania baterii, o czym wam już wspominałem. I teraz tak, co nam daje możliwość podłączenia gimbala po Wi-Fi do kamery? Oznacza to nic innego, że możemy zmieniać tryby pracy kamery, używając do tego przycisku, spustu można powiedzieć. I teraz zwróćcie uwagę. Wciskam, zaraz się zmieni na inny tryb pracy. Każdy tryb pracy, każda zmiana trybu pracy jest, gimbal informuje nas o tym przez krótkie piknięcie. Widzicie, teraz mamy tryb fotografowania. Za chwilę będziemy mieli kolejny tryb, a więc to wszystko działa szybko, jest intuicyjne i możemy sobie teraz na przykład timelapse'a nagrać. Co ciekawe, timelapse i ustawienie samej kamery na tym gimbalu jest także bardzo proste. Potrzebujemy do nagrania timelapse'a aplikacji. Natomiast jeżeli chodzi o start, miejsce startu nagrania tego timelapse'a, robimy to wszystko ręcznie, bo w każdym momencie, obojętnie w jakim trybie by nie pracował gimbal, ustawiamy też wszystko, możemy ustawić wszystko ręcznie. Możemy przekręcić kamerę, ona zapamiętuje te pozycje. Możemy przekręcić w tę stronę, o widzicie? W prawo, w lewo, w każdym momencie generalnie. I teraz jeżeli zaczynamy timelapse'a, ustawiamy tak, wciskamy przycisk funkcyjny w tym miejscu, przestawiamy kamerę w drugą stronę, na przykład tu, znowu wciskamy przycisk funkcyjny i ona wraca później do początkowego miejsca i zaczyna automatycznie nagrywać. Ważna informacja dla tych wszystkich z was, którzy chcą połączyć GoPro z gimbalem po Wi-Fi, musicie w kamerze zmienić częstotliwość, nie 5 GHz, tylko 2,4 GHz, bo inaczej te urządzenia się, gimbal nie widzi kamery. Czy ja wam o czymś jeszcze nie powiedziałem? O, no tak, o suwaczku wam nie powiedziałem. Co robi suwaczek? No to popatrzcie, co robi suwaczek. Jak zacznę suwaczkiem kręcić w prawo, w lewo, o, idzie w dół, w prawo, albo idzie w dół, w lewo, a więc poziom sobie ustawiamy, wyrównujemy sobie jak chcemy. Słuchajcie, pora pokazać kilka filmów, które nagrałem. To, że jest wodoodporne urządzenie, mówiłem. To, że mamy tutaj możliwość zainstalować sobie na przykład mikrofon albo wyświetlacz, telefon po prostu. Mamy mocowanie. Możemy także tę kamerę po prostu postawić na jakimś statywie, mocując go w tym miejscu. Możemy oczywiście przykręcić go pod spodem. Typowe do statywu, prawda? Dobrze, słuchajcie, przechodzimy do filmów. Obejrzyjmy sobie pierwszy film. Porównanie GoPro bez gimbala i GoPro z gimbalem. Oglądamy, proszę bardzo. Jak widzicie, różnica jest zauważalna. Ten gimbal naprawdę świetnie się spisuje. Jeżeli chodzi o stabilizację obrazu, można z tym gimbalem biegać, można z tym gimbalem skakać. On naprawdę bez żadnego problemu da radę. Pracuje także w trybie selfie, więc wszyscy miłośnicy nagrywania własnych filmów powinni być zadowoleni, no bo możemy rozpocząć nagranie od trybu selfie, a potem przekręcić automatycznie kamerę do tyłu i nagrywać swój filmik dalej. Teraz pokażę wam kilka filmów, które nagrałem tworząc inny materiał. Wyobraźcie sobie, że ja tego gimbala przymocowałem do roweru. No było to trochę karkołomne, ale się udało i zobaczcie kilka ujęć właśnie z tego nagrania. Przykręcony gimbal do roweru, naprawdę wszystko, widzicie, trzęsie się, a kamera stoi jak zaczarowana. W jednym miejscu, nic się nie trzęsie. Naprawdę fajne foty.
Tutaj z samochodu jechałem wieczorem, wyciągałem ten gimbal z kamerą na zewnątrz, robiąc jakieś ciekawe ujęcia, przejeżdżałem przez chopki. Cały czas obraz był elegancki. To już widzieliście. Pora przejść do ceny. 999 zł musimy zapłacić za G6. G5 była tańsza, teraz jest jeszcze tańsza, ale wydaje mi się, że to dobrze wydane pieniądze, bo ten gimbal na pewno pomoże Wam w nagrywaniu fajnych filmów, dynamicznych filmów, kiedy Wy bądź przedmiot przez Was nagrywany jest w ciągłym ruchu. Na narty można go oczywiście tu schować, na rower także. No nie przymocujemy go do kasku, no bo to nie do tego ten gimbal został stworzony. Jedna porada, jeżeli mogę sobie na to pozwolić. Jeżeli będziecie chcieli nagrać kogoś, kto będzie mówił, albo nagracie siebie mówiącego do tego GoPro, to pamiętajcie, w ruchu mowy setek tak zwanych nie nagrywamy, ponieważ kamera GoPro niestety wyłapuje pracę tych silniczków. Mikrofony słyszą je. A więc jeżeli będziecie nagrywali setkę jakąś i robili w ten sposób, albo ustawicie po prostu na jakimś statywie w ten sposób, przechylony trochę, to te silniki w tym momencie cały czas pracują, stabilizują. Kiedy jest gimbal z kamerą w miarę nieruchomo, tych silniczków nie słychać. Po prostu nie słychać. I w tym momencie możecie wykorzystać mikrofony wbudowane do kamery, żeby kogoś po prostu nagrać. A potem, jeżeli już będzie się coś działo, będzie akcja, no to wtedy już nie musicie mieć dobrej jakości dźwięku, bo pewnie jakiś podkład muzyczny wstawicie, tylko po prostu o tym trzeba, znaczy warto pamiętać, bo możecie być zawiedzeni. Albo po prostu zamontujcie tutaj jakiś zewnętrzny, pojemnościowy mikrofon i wtedy będziecie mieli tu mikrofon, tu kamerę, gimbala i już. Podobało się? Moim zdaniem ten gimbal jest wypasiony. Szukałem długo fajnego gimbala do kamer GoPro. Szkoda tylko, że nie współpracuje ze starszymi modelami w obudowie wodoodpornej, no bo sam gimbal jest odporny. Jeżeli chcecie pod wodą coś nagrywać, co jest bezsensowne, ale gdyby Wam wpadł ten gimbal do wody albo na deszczu byście chcieli coś nagrywać, to warto zainwestować w GoPro 5 albo GoPro 6. To wyłączamy. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Pa, pa.